Jest lato 1945 roku. Daleko stąd, na sawanie Kenijskiego Parku Narodowego, rodzi się Słoniczka. 23 lata żyje beztrosko pod opieką matki i ciotek, bo to słonice, samice, a nie samce, tworzą rodziny dowodzone przez kobiety. Kiedy jej matka ginie, to właśnie ona zostaje kolejną młodą przywódczynią stada. Czy wiecie, że przewodniczki słoniowych stad mają swoją nazwę? W języku angielskim mówimy o nich elephant matriarch, co na język polski możemy przetłumaczyć jako matriarchini. Będę używała tej nazwy. Chciałabym bowiem, żebyśmy popatrzyli na słonice inaczej niż dotychczas. Do tego słonie są jednymi z najbardziej inteligentnych zwierząt zamieszkujących naszą planetę. A to właśnie one zdecydowały, że ich rodzinami będą rządzić matriarchinie. W 1974 roku, kiedy słonica zbliża się do 30 urodzin, wybitna badaczka zachowań tych afrykańskich ssaków, dr Cynthia Moss, nadaje jej imię – echo. Imię pochodzi od dźwięku obroży, którą nosi słonica. A matriarchiniom zakłada się obroże po to, aby wiedzieć, monitorować, gdzie, w jakim tempie, w jakim kierunku przemieszczają się każdego dnia, czy i w jakiej odległości omijają ludzkie osady i gdzie nocują ze swoimi rodzinami. Echo i jej rodzina są codziennie obserwowane i opisywane przez dr Moss i jej zespół. W 1974 roku, kiedy dr Moss zakłada echo obroże, na całym kontynencie afrykańskim żyje 1 300 000 słonic, słoni i słoniowych dzieci. Dzisiaj, 50 lat później, populacja Loxodonta africana, słonia sawannowego, i Loxodonta cyclocis, słonia leśnego, dwóch gatunków, które zamieszkują sawany Afryki, jest szacowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody na maksymalnie 415 tysięcy. Gdzie zniknęło 885 tysięcy słoni w ciągu niecałych 50 lat? Część z nich umarła z przyczyn naturalnych, to jasne, ale większość zabiliśmy my, ludzie. Po co? Dla dwóch kłów, a właściwie dla dwóch zębów zmodyfikowanych siekaczy, bo tym jest kość słoniowa. Ale wróćmy do naszej echo. W kwietniu 1989 roku, kiedy echo ma 45 lat, jej rówieśnik, wybitny archeolog, biały Kenijczyk, dr Richard Leakey, słyszy w radio komunikat. Informację, która zmienia całe jego życie. Dowiaduje się bowiem, że prezydent Arap Moi mianował go szefem Kenya Wildlife Services i że jego zadaniem jest uratować słonie kenijskie od zagłady. Ta nominacja odbyła się bez wiedzy nominowanego. Doktor Leakey nigdy nie ubiegał się o taką pracę, ale tak to się dzieje w Afryce. Doktor Leakey wykonał zadanie. Poszedł do lokalnych firm paliwowych po benzynę. Do lokalnego oddziału Land Rovera wziął kilkadziesiąt samochodów w kredyt. Poleciał do Stanów Zjednoczonych, poprosił bogatych Amerykanów o pieniądze. Zebrał kilka milionów dolarów. Kiedy wrócił, pierwszą rzeczą, którą kupił, to były buty dla strażników parkowych, bo chodzili na bosaka po buszu. Kupił im mundury, broń, noktowizory, przywiózł te samochody z Nairobi. Poleciał do nich na północ awionetką, stanął przed nimi i powiedział: nie pozwalajcie kłusownikom zabijać naszych słoni. Być może tymi słowami i tymi czynami uratował echo życie. 19 lipca 1989 roku na oczach całego świata
Prezydent Arap Moi i dr Richard Leakey spalili, używając specjalnego kleju, 12 ton kości słoniowej odebranej kłusownikom. Była warta 3 miliony dolarów. 12 ton, wiecie ile to jest kłów? 2000 kłów. Od lipca 1989 roku kość słoniowa, setki ton kości słoniowej odbieranej kłusownikom są publicznie palone. Ta sala mieści 450 osób. Popatrzcie proszę teraz na siebie, w prawo, w lewo, za siebie, przed siebie. Uśmiechnijcie się do siebie, dobrze? I wyobraźcie sobie, że każdego dnia z tego miejsca znika 55 osób. W 8 dni nie ma nas wszystkich. Codziennie ludzie zabijają 55 słoni, słonic i słoniowych dzieci. 55 afrykańskich słoni każdego dnia. Czy zgadzacie się na to, żeby człowiek mordował 55 słoni każdego dnia? Bo ja nie. A wy? No cóż, niektórzy powiedzą, przecież to tylko zwierzę. A do tego żyje daleko. Doris lata często do Afryki, obserwuje je, opowiada o nich gościom swoich wypraw. Są jej bliskie. A co my mamy z nimi wspólnego? Otóż wszyscy mamy z nimi więcej wspólnego, niż nam się wydaje. Echo została mamą 8 razy. Kiedy czytam książki dr Joyce Poole, dowiaduję się i wzrusza mnie, jak czule słonica opiekuje się maleństwem. Słonik, kiedy się rodzi, waży 100 kilo, swobodnie przechodzi pod brzuchem mamy i cały czas z nią zostaje w ciągłym dotyku. Zachęcam was. Obejrzyjcie filmy dokumentalne z Echo. Zobaczycie na przykład, jak prowadzi jedno ze swoich dzieci, trzymając za ogonek, uczy je stawiać pierwsze kroki. Albo kiedy pomaga mu, podpierając nogami, wygrzebać się z bajora. Albo organizuje prysznic, polewając wodą z trąby. Obsypuje piachem, których dziecko chroni przed słońcem. Albo skrobi mu trąbą insekty z ciała. W 1990 roku Echo urodziła syna z niepełnosprawnościami, Eliego. Miał sztywne stawy nadgarstkowe i nie był w stanie wstać po porodzie. Ale Echo była bardzo cierpliwa. Stado stało obok, czekało, mało jadło, ale czekało, co ona zrobi. A ona miała córkę Enid. I Enid jeszcze nie miała swoich dzieci, ale wykazywała bardzo silne instynkty macierzyńskie. I wyobraźcie sobie, matka i siostra podnosiły tak długo Eliego, że on pokonał schorzenie, z którym się urodził. Wyobrażacie to sobie? 7 lat później Eli został ugodzony włócznią przez Masaja. A matriarchini zawsze broni stada, kiedy zagrażają mu lwy, kiedy atakują ludzie. Ona zawsze ruszy do ataku. I weterynarze z Amboseli chcieli Eliego opatrzeć, ale ona nie pozwoliła. Ona była wtedy już mamą małej Ebony, ale kiedy weterynarze się zbliżyli, nie pozwoliła. Kule świstały jej nad głową, nie odeszła. Ale nie martwcie się, Eli przeżył, wszystko było okej. Mała Ebony, o której wspomniałam, któregoś dnia została porwana przez konkurencyjny klan słonic. Matriarchini Echo poszła z odsieczą. Poszły inne słonice i odbiły jej córeczkę. To są słonie. Istnieje wiele mitów na temat tego, na temat słoni, a jednym z najbardziej popularnych i tak bardzo nieprawdziwym jest ten, że słonie tworzą cmentarzyska. W 2003 roku w Parku Narodowym Amboseli była straszna susza. Zresztą jest to taki problem, który często mamy w Afryce. W tym roku też jest dramatycznie. I najstarsza córka Echo, Erin, była śmiertelnie chora.
Echo wtedy podjęła niezwykle dramatyczną decyzję. Zdecydowała bowiem o pozostawieniu, porzuceniu córki i zabrała swoją wnuczkę, małą Emma i córkę Erin, zaprowadziła ją do wodopoju. Bo słonie pamiętają, gdzie są źródła wody i idą tam po to, aby żyć, nie po to, aby umierać. I czasami dochodzą do tego miejsca, woda wyschła, nie ma wody. No i wtedy one zostają i umierają. Dlatego znajdujemy ich kości w jednym miejscu. Pomyślcie, gdyby ktoś z waszej rodziny, ktoś starszy, był śmiertelnie chory, a zostawienie go uratowałoby życie komuś młodemu, co byście zrobili? Niełatwa decyzja. Doktor Moss znała Echo jak nikt inny na świecie, ale nigdy nie poznała jej matki. Widywała natomiast często słonicę, dziarsko przemierzającą sawanę ze swoim stadem i nagle zatrzymującą się przy jakichś słoniowych kościach. Lata badań naukowców dowiodły, że słonie, słonice pamiętają o swoich bliskich zmarłych. Często idą w miejsca, gdzie są kości, dotykają ich, podnoszą trąbą, dotykają czaszek. Pamiętają, słonie pamiętają. To, co uwielbiam u słonic najbardziej, to jest moment, w którym wyrzucają młodego samca ze stada. Dwanaście, trzynaście, czternaście lat i papa od mamusi. To wygląda niesamowicie, widziałam to wielokrotnie. Na przodzie matriarchini, uszy rozwiane, trąba do góry. Za nią leci matka tego, co ucieka. Za nią kolejne samice, a on zmyka. Zmyka, dlatego że stanowi zagrożenie seksualne dla swoich sióstr i kuzynek. Także nie ma wyjścia. Ale zapewniam panów siedzących tutaj w sali, że temu słonikowi nie dzieje się krzywda. On dołącza do niewielkich grup kawalerów albo włóczy się sam po sawanie, kiedy ma ochotę na gody i idzie do jakiejś rodziny, po czym wraca do męskiego życia. Słonice natomiast grają w "Nie jestem taka łatwa, złap mnie". Kiedy podoba im się jakiś osobnik, prostują się, otwierają szeroko oczy, podnoszą ogon i tak oddalają, przybliżają do stada, puszczają sygnały. I kiedy on zareaguje, one w długą, a on za nimi. I wszystko to przy aplauzie słoniowej rodziny, bo inne słonice, jak to przyjaciółki, wachlują uszami, trąbią, piszczą, robią kupę, robią siku. Naprawdę. Zobaczcie, ile hałasu, ile zamieszania, a wszystko to po to, by odbył się akt. A akt trwa 45 sekund. Ale jedną zasadę słonic przyjęłabym jako obowiązujące ludzkie prawo. Dziewczyny, słuchajcie, bo jest mało znana poza kręgami naukowców. Otóż słonice wiedzą, z kim iść na randkę. Samce poniżej 25 roku życia nie mają szans na gody. Sorry. Słonie między 25 a 35 mogą kopulować z samicami, ale albo przed, albo po okresie płodnym dzieci z tego nie ma. Ojcami zostają samce po 35 roku życia. Mądre, mądre dziewczyny, nie? No. Echo umarła w maju 2009 roku. Żyła 65 lat i przez 42 lata prowadziła swoją rodzinę przez sawany. Świadectwo życia jej i innych matriarchiń, które mam przywilej, zaszczyt od 30 lat obserwować na afrykańskich równinach, pokazuje mi każdego dnia i mam nadzieję dzisiaj również wam,
jak podobnie funkcjonujemy do środowiska tych pięknych, dostojnych zwierząt. Jednak to my, ludzie, niszczymy je. Zabijamy dla kawałka zęba. Wkraczamy na ich terytoria po ziemię. Słonice i słonie stają się coraz bardziej zdezorientowane, zaniepokojone, a czasami agresywne. A jaka byłabyś ty? A jaki byłbyś ty, gdyby ktoś przyszedł do twojego domu bez zaproszenia i zaatakował twoją rodzinę? Co robić, żeby chronić te wspaniałe słoniowe matriarchinie? Mówić o nich. Wyjdźcie z tej sali i zatrąbcie proszę na cztery strony świata o echo, o jej rodzinie. Nie kupujcie niczego z kości słoniowej, nie polujcie. Na safari tylko fotograficzne z najlepszymi przewodnikami, przewodniczkami. Jeżeli możecie, wesprzyjcie finansowo projekty, które z waszych finansów kupują drony monitorujące z powietrza stada, obroże dla matriarchiń, które edukują dzieci w lokalnych szkołach, tworzą kolejne patrole antykłusownicze, czyli dają pracę lokalnym mężczyznom, budują korytarze z tego parku, matriarchini z suszy może przeprowadzić stado do drugiego, korytarze między parkami. Albo otaczają wioski systemem sztucznych uli. Bo wyobraźcie sobie, słonie oczywiście wchodzą do wiosek, bo chcą tam na pola wejść, coś jakąś kukurydzę ukraść. I wyobraźcie sobie, że te wielotonowe zwierzęta najbardziej na świecie boją się pszczół. No. W torbach, które dostaliście od organizatorek, jest liścik ode mnie. Napisałam na tej karteczce nazwy czterech projektów, fundacji założonych przez kobiety, matriarchinie w nauce, które od wielu lat ratują kenijskie matriarchinie i ich rodziny od zagłady. Proszę, zajrzyjcie na te strony. Proszę. A od dzisiaj namawiam was z całego serca. Patrzcie na słonicę. Kiedy wszystko w życiu układa się pięknie, albo kiedy nie wiecie, co z nim zrobić, popatrzcie na nie. Na to, jak żyją, jak współpracują, jakich dokonują wyborów. Wierzę, że matriarchinie mogą stać się przewodniczkami także dla nas. Bierzmy od nich kobiecą siłę i nie pozwólmy, żeby wyginęły.